czas na prezentacje indywidualne. Każda z orkiestr tutaj w tym składzie swoim będzie miała okazję zaprezentować się na parkiecie. Jako pierwsza przed Państwem formacja z Holandii. To będzie Band of Liberation, dyrygent Simon Dubelaar. W 2000 roku orkiestra z Holandii uczciła swoje 55 lat wolności. W 1945 roku wojska alianckie wywarły Niemców z kraju tulipanów i te 55 lat wolności Holendrzy godnie upamiętnili. Specjalnie na tę okazję powołano do życia właśnie wojskową orkiestrę, a jej członkowie mieli być ubrani w alianckie mundury z okresu II wojny światowej i wykonywać muzykę z tamtych lat. Do udziału, dodam, drodzy Państwo, w tym artystycznym przedsięwzięciu wyselekcjonowano 35 specjalnie dobranych i doświadczonych muzyków. Wielu z nich to byli żołnierze, którzy mieli już do czynienia z muzyką marszową, a doświadczenia nabyli grając w wojskowych orkiestrach. Członkowie zespołu otrzymali autentyczne kanadyjskie mundurowanie bojowe z tamtej epoki. I tak powstał Band of Liberation. Wspaniała reakcja publiczności oraz cudowna atmosfera panująca w orkiestrze i ogromny sukces artystyczny przedłużyła jej żywot. Przed Państwem Band of Liberation! Thank you.
bardzo pięknie dziękujemy. Dziękowania również od organizatorów za ten przepiękny, wyjątkowy występ. Pawłow Liberation Polonia! Chcę Państwu oczywiście wylekać człowieka, którego zespół się nie udało od lat. Razem z orkiestrą Simon Jokala, Pawłow Liberation Polonia! Dziękujemy serdecznie. Naszej Band of Liberation i oczywiście orkiestra jest on a z Holandii. Dziękuję.